Robotyka medyczna urodziła się dosłownie paręnaście lat temu, ale jej koncepcja urodziła się już około 30 lat temu. Wyobrażono sobie, że można operować pacjenta w ten sposób, że zamiast narzędzi chirurgicznych trzymanych w rękach operatora, zamiast nawet laparoskopów trzymanych przez lekarza operatora, do wnętrza ciała pacjenta możemy wprowadzić cieniutkie, długie wysięgniki, na których końcu znajdują się odpowiednie narzędzia, i te wysięgniki zawieszone na odpowiednich manipulatorach, dokładniej na tak zwanych telemanipulatorach, wykonują pewną pracę w sposób zdalny, przy czym lekarz operator może znajdować się nawet kilka tysięcy kilometrów stąd, w ten sposób, że zadając pewne ruchy narzędziom rękami oraz obserwując za pomocą tak zwanej kamery endowizyjnej to, co się dzieje w polu operacyjnym, lekarz prowadzi zabiegi typu cięcie, przytrzymywanie, odkładanie, przyciskanie elementów łączonych oraz szycie, wiązanie węzłów. Tych czynności operacyjnych jest dosłownie kilkanaście, jest ich skończona liczba. Natomiast problem polega na tym, że wielkość tego pola operacyjnego jest znacznie mniejsza, a przez to, że narzędzia są włożone do ciała pacjenta za pomocą długich, cienkich wysięgników, cała operacja posiada znacznie mniejszą tak zwaną inwazyjność. Rany goją się w ciągu kilku dni, i w ciągu tygodnia po wyjściu ze szpitala pacjent zapomina, że był śmiertelnie chory na serce. Jedną z pierwszych operacji, którą próbowaliśmy obsłużyć z wykorzystaniem manipulatora, była operacja neurochirurgiczna. Przy okazji tej operacji można przedstawić główne problemy, które tu występują. Mianowicie, z reguły chodzi o naprawę naczynia krwionośnego lub wycięcie guza zagnieżdżonego gdzieś w tkankach nerwowych. Wykonujemy to w ten sposób, że za pomocą odpowiednich urządzeń wykonuje się 3 do 4 niewielkich otworów, przez które należy wprowadzić odpowiednio precyzyjne, cienkie, na długich wysięgnikach narzędzia chirurgiczne. Natomiast operowanie tymi narzędziami musi być odpowiednio precyzyjne. Żeby to zapewnić, skonstruowany został specjalny manipulator, który przez niewielki otwór w czaszce można prowadzić do wnętrza i rozdzielczość, dokładność pozycjonowania końcówek narzędziowych jest na poziomie pojedynczych setnych części milimetra. Lekarz, operator nie jest w stanie takich dokładności stabilizować. W takiej sytuacji wykonują to za niego manipulatory. Dodatkową zaletą jest, że można wyeliminować drgania rąk lekarza, tak zwany tremor mięśniowy, który tutaj mógłby powodować określone skutki. Zastosowanie manipulatorów, których z reguły jest wtedy 2-3, jeden służy do prowadzenia operacji, jeden trzyma kamerę endoskopową do oglądu pola operacyjnego, no i zazwyczaj stosuje się różnego rodzaju odsysacze oczyszczające pole operacyjne, żeby obraz był odpowiednio dokładny i żeby manipulatory, właśnie czasami tych manipulatorów jest nawet 4, dlatego że lekarz, żeby wykonać operację, operuje dwoma rękami. Stosuje się tutaj nowe techniki operacyjne wykorzystujące zamiast skalpela chirurgicznego na przykład cięcie strugą cieczy. Takie poprzez dobór ciśnienia tej strugi cieczy można tak wyregulować urządzenia, że następuje dokładne oddzielenie tkanki nowotworu od tkanki zdrowej i uraz pooperacyjny jest niewielki. Aby prowadzić operację neurochirurgiczną, potrzeba z wykorzystaniem robotów, potrzeba specjalnego oprzyrządowania, które nie może być wykonane klasycznymi metodami z metalu, głównie z tego powodu, że wykorzystuje się tutaj albo skanery CT,
komputer tomografy, albo wykorzystuje się prześwietlenia rentgenowskie. Elementy metalowe zniekształcają obrazy tomografu komputerowego. W związku z tym te wszystkie obejmy robi się ze specjalnych tworzyw, na przykład z kompozytów węglowych, ze względu na to, że prześwietlenia w trakcie operacji są wykonywane z użyciem tomografu. Natomiast do samej operacji wykorzystuje się typowe narzędzia, jak odpowiednie wiertarki, odpowiednie urządzenia do przytrzymywania i zdejmowania skóry, przytrzymywania włosów, odpowiedniego rozwierania rany. W kilku ośrodkach na świecie, przede wszystkim w Szwajcarii, również w Finlandii, są prowadzone badania nad zastosowaniem tutaj klasycznych robotów, co widzimy również na planszy, w ten sposób, że duży, ciężki robot przemysłowy dźwiga odpowiednie urządzenie typu wiertarka, typu narzędzia technologiczne. One są tutaj potrzebne. Tu właśnie robot zastępuje lekarza w ciężkiej jego pracy. Natomiast nie wszystkie z tych urządzeń mogą być wykorzystane w dalszej części operacji wtedy, kiedy operacja jest prowadzona na tkance miękkiej. Do tego potrzeba precyzyjnych urządzeń. Nie tylko o odpowiedniej precyzji, dokładności, niewielkiej prędkości operowania, ale również pozwalających na operowanie odpowiednim sprzętem medycznym, odpowiedniej klasy. Te manipulatory powinny być robione również nie z metalu, lecz na przykład z kompozytów. Kompozyt węglowy jest tutaj znakomity. Zarówno prześwietlanie w trakcie operacji z wykorzystaniem komputer tomografy, jak i z wykorzystaniem normalnej metody rentgenowskiej jest o tyle wskazane, że w trakcie operacji czasami może zdarzyć się coś nieprzewidzianego, wymagającego na bieżąco pewnej interwencji zmieniającej dalszy plan przebiegu tej operacji. Do tego znakomicie w tej chwili nadają się tak zwane manipulatory równoległe wykonywane z kompozytów. Operacja serca z reguły dotyczy tak zwanego bypassu. To jest pomostowanie naczyń wieńcowych polegające na tym, że za przewężeniem w tym miejscu, gdzie wskutek schorzenia krew nie może przepływać do dalszych partii serca, za tym przewężeniem należy wszczepić, robi to chirurg, operator, należy wszczepić naczynie doprowadzające natlenioną krew w obszar za tymże przewężeniem. Przy operacji klasycznej na sali operacyjnej musi się znajdować urządzenie sztucznego płucoserca, które z reguły zajmuje dużo przestrzeni. Operuje się wtedy narzędziami klasycznymi, przy czym proszę sobie wyobrazić, że narzędzie chirurgiczne trzymane przez lekarza musimy precyzyjnie trafić w naczynie krwionośne, które ma na przykład milimetr, półtora milimetra średnicy, na którym należy założyć kilka do ośmiu szwów, podczas gdy na skutek zmęczenia na przykład zaczynają się ręce trząść. W tym przypadku korzystniej będzie zastosować robota. W operacji klasycznej rozcina się klatkę piersiową wzdłuż mostka, zakłada na ranę operacyjną odpowiednie imadło mechaniczne, dzięki czemu uzyskuje się dostęp do serca. To serce wtedy się lekko unosi ku górze po to, żeby lekarz operator miał lepszy ogląd pola operacyjnego. Obszar pola operacyjnego, w którym lekarz musi wykonać operację, to jest wnętrze klatki piersiowej, w której znajduje się w worku osiordziowym serce. Większość operacji wykonuje się na naczyniach wieńcowych tutaj w tym obszarze. Na dzisiaj istnieje kilka rozwiązań robotów operacyjnych, do których jednym z najlepszych rozwiązań jest robot Zeus. Ten robot zawiera trzy ramiona manipulatorów, na których na jednym znajduje się kamera endowizyjna o budowie, o jakiej mówiłem wcześniej, oraz z reguły dwa narzędzia operacyjne, tak żeby lekarz prawą i lewą ręką, zadając przemieszczenia dla tych manipulatorów, mógł wykonywać operację. Lekarzowi do prowadzenia operacji służą różnego rodzaju zadajniki, które
Na Zachodzie stwierdzono podczas projektowania robotów, że najlepszym jednak będzie urządzenie typu mysz komputerowa, typu joystick komputerowy. Ten joystick powinien charakteryzować się pewnymi specjalnymi właściwościami, mianowicie niezależnie od przemieszczenia w przestrzeni, jego własności kinematyczne powinny być porównywalne w dużym zakresie przestrzeni, niezależnie od tego są to urządzenia, które w odróżnieniu od typowej myszy mogą obsługiwać manipulator nawet do 6 stopni swobody. 3 stopnie swobody związane z przemieszczeniami i 3 stopnie swobody związane z obrotami. Dzięki temu wyposażony w odpowiednie przyciski dodatkowych zadajników zamykania, otwierania narzędzia, operacja dla lekarza może stać się bardziej komfortową. Myśmy zaprojektowali szereg różnych narzędzi, z których prezentuję w tej chwili jedno, które nigdy jeszcze nie zostało wykonane. Narzędzie prezentuje się w sposób, jakby to był prototyp. Ono może mieć od 3 do 5 stopni swobody. Jest zaprojektowane w ten sposób, że ma odpowiednie obłe zaokrąglone kształty. Jego elementy mogą być składane z różnych fragmentów. Można mówić tutaj o pewnej modułowości. Z takich modułów składane są różne narzędzia. Natomiast do transmisji napędu z układów napędowych, które są elektryczne, używa się specjalnych układów cięgieł popychaczy lub współśrodkowych rurek. Oczywiście narzędzia w robocie będą wymieniane półautomatycznie lub automatycznie. Zasymulować można z wykorzystaniem systemu komputerowego współpracę dwóch takich narzędzi. Układy napędowe umieszczone w specjalnej skrzynce zawieszonej na manipulatorze poprzez układy przekładniowe i transmisyjne zapewniają ruch końcówki w bardzo szerokim zakresie różnych ruchów manipulacyjnych. Otwierając i zamykając końcówkę oraz wykonując kombinacje ruchów obrotowych możemy zapewnić różne ruchy na powierzchni pewnej płaszczyzny. To są ruchy samego narzędzia. Projektant, konstruktor, inżynier, który projektuje manipulator do celów wykorzystania przy operacjach chirurgicznych, musi zapewnić odpowiednio wysokie własności funkcjonalne, kinematyczne, dynamiczne i przede wszystkim dokładnościowe tej projektowanej konstrukcji. W tym celu wykorzystujemy modele wirtualne ciała pacjenta, do którego zostają dopasowane najpierw własności funkcjonalne manipulatora, a potem dopiero jego konstrukcja, technologia, prototyp. W związku z tym manipulator musi zostać tak zaprojektowany, żeby przez tak zwany stały punkt w ciele pacjenta, to jest ta niewielka ranka operacyjna, można było wprowadzić narzędzie, które wtedy wykonuje względem tego punktu dwa podstawowe ruchy składowe. Jeden ruch to jest przegięcie przez obrót wzdłuż osi fizycznej w punkcie mocowania. Drugi to był obrót względem osi nieistniejącej. Trzeci to jest wsuwanie i wysuwanie narzędzia. Zakres przestrzeni roboczej musi być tak duży, żeby przez ten punkt można było prowadzić zabiegi operacyjne w całej przestrzeni pod powierzchnią ciała. Wykorzystujemy dwa rodzaje własności manipulatora, oczywiście wprowadzonego przez otwór w ciele pacjenta, przez ten stały punkt. Mianowicie są to własności lokalne dotyczące ruchu narzędzia i związane z wykonywaniem zabiegu operacyjnego. Narzędzie może być poprzez kombinację obrotów przemieszczane w poprzek i wewnątrz przestrzeni w tej chwili zakreślanej przez końcówkę narzędzia można wykonywać różne zabiegi operacyjne typu przytrzymywanie, cięcie, trzymanie igły, przebijanie jej, wiązanie węzłów. Tutaj taka ciekawostka. W przypadku szycia ręką wykonujemy ruchy wahadłowe, w związku z tym przy przekładaniu igły z ręki do ręki bardzo trudnym jest pozycjonowanie końcówki igły w określonym miejscu. W przypadku manipulatora o takiej konstrukcji możemy igłą wykonać ruch obrotowy i trafić dokładnie w ten sam punkt, w którym przed chwilką igła była przetykana. Korygując go nieco, znacznie łatwiej takim manipulatorem wykonywać zabiegi operacyjne.
żeby lekarz miał komfort pracy we fragmencie przestrzeni roboczej na ściance serca, może sobie za pomocą systemu komputerowego zadać przemieszczenia co do położenia góra-dół, przód-tył, prawo-lewo, tak, żeby w przypadku, kiedy chce na chwilkę odpocząć, mógł zatrzymać manipulator, na te 3 sekundy chwilowego odpoczynku odłożyć ręce z zadajników i za chwileczkę po krótkim odpoczynku kontynuować operację. Jest to znakomite usprawnienie pracy lekarza. W ramach prac dyplomowych i prac przejściowych zostało wykonanych szereg projektów, w których uwzględniano fakt, że narzędzie laparoskopowe, to którym pracuje lekarz wewnątrz ciała pacjenta, musi być sterylizowane. Wobec tego względem skrzynki napędowej, w której znajdują się układy napędowe, samo narzędzie jest rozłączane poprzez specjalne sprzęgi mechaniczne i ta część wraz z tymi sprzęgami będzie sterylizowana, a ta część odpowiednio osłonięta. Najczęściej jest sterylizowana tylko poprzez obmywanie zewnętrzne. Konstrukcja układów napędowych została wykonana z wykorzystaniem komputerowo zintegrowanych systemów, gdzie całkowicie można przebadać zachowanie się tych układów już na etapie projektowania. Obszar pola operacyjnego. Proszę popatrzeć. Po wprowadzeniu przez otwór portu manipulator może się poruszać w obrębie przestrzeni kulistej względem tego punktu pod powłoką ciała. Manipulator może dojść do prawie każdego punktu, no z wyjątkiem takich obszarów, gdzie jego kinematyka ulega, mówimy, zwyrodnieniu. W tym miejscu własności kinematyczne w ogóle nie pozwalają prowadzić operacji, wobec tego eliminujemy ten obszar z obszaru pracy manipulatora. Zaprojektowano urządzenie zadające, które na razie jest na etapie projektu, które realizuje 3 translacyjne stopnie swobody bez zmiany orientacji. Natomiast w układzie zaprojektowano takie rozkłady mas, aby zapewnić odpowiednie bezwładnościowe oddziaływanie, odczuwanie bezwładności na ręce operatora. Zakres przestrzeni roboczej takiego mechanizmu, który nazywamy równoległym, jest zbliżony do sześcianu, to znaczy pomiędzy 8 punktami w przestrzeni, które są narożami sześcianu, jest rozpięta siatka, w tym przypadku krzywoliniowa, stanowiąca zakres przestrzeni roboczej manipulatora. Natomiast rozdzielczość kinematyczna decydująca o dokładności odczytywania sygnału w poszczególnych torach pomiarowych. Tutaj widać wyraźnie tak zwane izotropowe własności kinematyczne. W tym obszarze na 3 ortogonalnych kierunkach w przestrzeni rozdzielczość sczytywania położenia dłoni jest identyczna. Oczywiście własności mechanizmu zmieniają się przy zbliżaniu się do krańców przestrzeni roboczej, ale nie więcej niż około 1,5 do 2 razy, co jak dla mechanizmów sztucznych jest bardzo dobrze. Również własności dynamiczne można wizualizować z wykorzystaniem tej techniki modeli wirtualnych. I co tutaj widzimy, że jeżeli bez tych mas wyrównoważających zbadamy własności mechanizmu, to tak zwane elipsoidy bezwładności są rozciągnięte w kierunku pionowym i bardzo wąskie w kierunku poziomym. Powoduje to nierównomiernie odczuwanie wrażeń bezwładnościowych na różnych kierunkach w przestrzeni. My tego nie chcemy. My chcemy, żeby własności mechanizmu były zbliżone. I właśnie jeżeli zastosujemy wyrównoważenie grawitacyjne, to w środku przestrzeni roboczej tą tak zwaną elipsoidę bezwładności mamy zbliżoną do kuli, również w dużym zakresie przestrzeni roboczej, tylko w położeniach skrajnych góra-dół jest troszeczkę gorzej, z tym, że tutaj zmieniono w stosunku do poprzedniego rysunku skalę, także to odczuwanie jest troszeczkę inne. Można zbudować również mechanizmy, które zapewniają dokładne odczytywanie palców lekarza operatora, w ten sposób, że
w normalnych warunkach odczytanie położenia palców byłoby trudne, no bo nie umieścimy czujników pomiarowych w przegubach palców. W związku z tym, stosując pewne specjalne mechanizmy równoległoboczne i tak zwane równoległowodowe, można zapewnić zarówno możliwość odczytywania sygnałów z palców na czujnikach, które znajdują się w obrębie oddalonym od palców, jak i te same mechanizmy mogą być zastosowane do wytworzenia sztucznego czucia na dany palec w danym obszarze od siłowników specjalnych sterowanych komputerowo w obszarze dłoni. To odczuwanie zarówno sztucznej, wirtualnej rzeczywistości, jak i przede wszystkim przetwarzanie sygnałów czucia, siły, dotyku z przestrzeni, w której operuje narzędzie, tak, żeby ono było odczuwane przez rękę operatora na joysticku, na myszy, jest w tej chwili bardzo ważnym zagadnieniem. Ważnym jest, żeby lekarz mógł, dotykając tkanki tłuszczowej, naczynia krwionośnego typu żyła, naczynia krwionośnego typu tętnica, czy też mięśnia, mógł rozpoznawać dotykiem, z czym ma do czynienia. Ponieważ są to materiały wbrew pozorom różniące się, poprzez zastosowanie odpowiednich czujników na narzędziu, przetworzenie odpowiednio sygnału i odtworzenie go na urządzeniu zadającym, można stworzyć wrażenie siły. W tej chwili istnieją urządzenia do tego typu przetwarzania sztucznej, wirtualnej rzeczywistości, natomiast brak jest odczuwania na przykład bezwładności. Nad tym w tej chwili pracujemy. Do wytworzenia modeli wirtualnych, na których są budowane urządzenia, o których mówiłem, na przykład te joysticki, zadajniki, można wykorzystać rzeczywisty model ręki, wytworzony w ten sposób, że za pomocą odpowiedniego urządzenia, maszyny pomiarowej, w naszym wypadku odpowiedniego dźwigniowego mechanizmu przestrzennego, sczytujemy trajektorię na powierzchni, na przykład dłoni, i następnie te trajektorie są przetwarzane na punkty na pewnych powierzchniach już w przestrzeni wirtualnej. Na tych punktach rozwijamy powierzchnie, które obrazują nam tę dłoń i tworzymy model wirtualny, który może posiadać pewne własności funkcjonalne, na przykład proces manipulowania nożyczkami, obcęgami, szczypcami podczas ruchu dłoni, tak zwanym ogólnym ruchu w przestrzeni. Projekty, które zaprezentowałem, zostały zrealizowane w ramach prac przejściowych i dyplomowych na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa na specjalności automatyka i robotyka, przy czym one wspomagały realizację prac w ramach projektów dotyczących pierwszego polskiego robota kardiochirurgicznego Robin Hert, który powstaje aktualnie w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Zespół kierowany jest przez doktora Nawrata pod kierownictwem profesora religii.